Widzimy się w podcast, Kaście. Dzień dobry. Kolejna emisja podcast castu, czyli pasiastego podcastu. Odcinek numer 5, taki jaki numer na koszulce ma nasz dzisiejszy gość specjalny. Zawodnik, który przychodził do nas w roli ratownika, ale już po kilku dniach, tygodniach stał się siłą napędową naszej drużyny. Pan piłkarz Janusz Gol. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Nasze stałe grono ekspertów. Zmieniają się władze, zmieniają się osoby w parlamencie, ale dalej tutaj nasi stali eksperci. Po mojej prawej Rafał Nowak, teraz pasy.pl. Witam. Dalej pewnie jeszcze zaoferowany pucharem kontynentalnym, o którym również sobie dzisiejszym odcinku porozmawiamy. Mamy awans. Kamil Jagodyński, tylko Ekstraklasa. Cześć, witam. Jesteśmy na świeżo po spotkaniu reprezentacyjnym wygranym przez naszą reprezentację ze Słowenią. No i nie sposób nie zacząć od tego pytania. Janusz, czy był pewien niedosyt? Było takie zdziwienie brakiem telefonu od Jerzego Brzęczka. To znaczy, czy było zdziwienie? No już mam jakby swoje lata, ale gdzieś tam poziom, który prezentuję, jest dość niezły chyba w tym momencie w lidze, więc zawodnicy w moim wieku dostają powołania jeszcze, więc czy liczyłem na to, w 100% może nie, ale gdzieś tam ten temat kadry mi się w głowie przewija, ale to mówię już od bodajże już 6 lat jest cisza z tamtej strony, więc no mówię, 5 lat dobre w Rosji, tutaj ten rok chyba też dość bardzo dobry. Drugi rok też zacząłem nieźle, ale dalej cisza, więc ja już ze swojej strony nic więcej nie mogę zrobić. Mhm, czyli można powiedzieć, że dalej wierzysz w to, że ten telefon w końcu się odezwie. Znaczy to by było bardziej miłe zaskoczenie niż wiara w to, że on będzie, bo już, jeżeli rok czasu pokazuje się tutaj ponad rok czasu na polskich boiskach, dalej nie ma żadnych tam zapytań ani niczego, więc nadzieje są niewielkie, ale jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia, więc... Panowie, jak z waszej perspektywy zobaczyliście ostatnie powołanie dla Dominika Furmana, brak Janusza Gola, jak to ocenialiście? Czyli ja się troszeczkę nad tym zastanawiałem, tak sobie myślałem, Janusz wyjeżdżał do Rosji jako zawodnik, który był w kręgu zainteresowań pierwszej reprezentacji. W Rosji właściwie grał regularnie. Można powiedzieć, jeśli nie podniósł swoich umiejętności jako pan piłkarz, to na pewno ich nie stracił. Natomiast wypadł z obiegu, jeśli chodzi o reprezentację. No i teraz... Co tydzień bez żadnego problemu można obserwować to, co prezentuje na boisku. Został wybrany do 11 rundy jesiennej naszej ekstraklasy. Ja bardzo lubię te mecze, w których grają zawodnicy związani z Krakowią, czy reprezentujący Krakowie. Zawsze z sympatią patrzę na Mateusza Klicha, na Krzyśka Piątka. No jeszcze jakby się Janusz pojawił, to by było coś niesamowitego. No właśnie, o tych najlepszych jedenastkach, najlepszej jedenastce jesieni wspomniałeś. Takie pytanie od naszego widza Daniela Górki. Czy śledzi pan najlepsze jedenastki kolejki? A jeśli tak, to kiedy zrozumiałeś, że nie warto sobie nimi zawracać głowy? Czy bardzo często byłeś pomijany, ostatecznie umieszczony w tej najlepszej jedenastce jesieni, ale w tych wcześniejszych bardzo często niedoceniany? Znaczy nie, raczej staram się tego nie śledzić, bardziej dostaję gdzieś tam te informacje z zewnątrz, sam tego nie szukam. No jeżeli się udało trafić, to bardzo fajnie, bo gdzieś tam widać, że ta praca, którą wkładam i też moja drużyna, bo dzięki niej też mogę zaistnieć, nie idzie na marne. Mhm. Masa pytań o tutaj porównanie gry w Polsce z grą w Rosji. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Wróciłeś do Polski po 5 latach gry w Amkarze Perm. Co się zmieniło? Zmieniła się otoczka ligi na pewno. Liga za bardzo aż tak się nie zmieniła, jeżeli chodzi o jej poziom. No też świadczą o tym niestety puchary. Tutaj i no szkoda, bo na pewno
chcielibyśmy jeszcze, żeby ten poziom ligi szedł do góry, a nie tylko gdzieś tam, no już chyba od kilku lat stoi w miejscu, niestety. No właśnie, panowie, jesteśmy po 15 meczach naszej ekstraklasy. Chciałbym, żebyśmy sobie podsumowali troszeczkę tą rundę. Zacznijmy od transferów. Kamil, z twojej perspektywy, jak one wyglądają, jak przełożyło się to na grę Krakowi? To znaczy, jeśli chodzi o transfery, to zawsze od początku pracy Michała Pryża w Krakowi to było coś, co wiele osób dostało mu jako jeden z jego największych błędów czy mankamentów, że bardzo dużo zawodników do Krakowi trafia, że jakby ta liczba zawodników, którzy trafiają do klubu jest duża, ale ze skutecznością tych transferów jest już trochę gorzej. Ale jeśli spojrzymy teraz na dwa ostatnie okienka, to według mnie one pokazują to, że Michał Probierz zaczął trafiać z tymi transferami. Mówię konkretnie o zawodnikach ofensywnych, bo większość takich trafiła w ostatnich dwóch okienkach do Krakowa, czyli konkretnie czy to Sergio Hanka, czy Bojan Czeczari, czy Ruben Lopez, Pele Van Amersfoort i Rafa Lopez. Oni razem w tym roku mają już 21 bramek, 12 asyst wspólnie. Według mnie jest to bardzo dobry wynik i to też pokazuje, że Michał Pryża znalazł jakiś swój sposób na te transfery i one zaczynają wychodzić. Jeśli dodamy jeszcze Dawida Jabłońskiego, który stał się ważnym elementem obrony, no to mamy obraz tego, że te transfery zaczynają wychodzić. No teraz pytanie do Janusza, czy potrafisz coś powiedzieć na temat transferów, żeby to nie zabrzmiało tak politycznie, poprawnie, coś ciekawego na temat tych chłopaków, których masz. Którzy przyszli, tak? Tak, tak. No na pewno każdy tutaj wnosi swoją jakość. Każdy z nich potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. Wiadomo, nie wszyscy mają tutaj okazję do tego co tydzień, bo tak jak Bojan na początku w pucharach grał, później gdzieś tam to miejsce stracił. Na korzyść innych, tak? Wiadomo, to na korzyść Mateusza Dowiaka, czy Sergio Hanki, gdzie Sergio od początku prezentuje dość wysoki poziom i tu na pewno Sergio jest dużym wzmocnieniem. Tak samo mówię, Rafa czy Pele też dają nam sporo jakości z przodu i Dawid, który też przyszedł do nas, dosyć dobrze wykonuje swoją pracę z tyłu. A jakbyś miał zagrać dwóch na dwóch, to kogo byś wziął z tej paki nowej do ciebie, do pary? Z kim ci się najlepiej wymienia piłkę? No, dzisiaj po drugim treningu w Gierce, gdzieś tam tam mamy małe gry, drugi raz byłem z Rafą, wybierałem go sam, więc wybiorę go też teraz. Dzisiaj niestety przegraliśmy te Gierki, ale zregenerujemy się i na następne będą nasze. No właśnie, o tą atmosferę jeszcze chciałem dopytać w drużynie. Bardzo dużo pytań kibiców. Jaka jest ta atmosfera? Czy ta atmosfera jest na tyle dobra? Ty jako bardzo doświadczony zawodnik możesz to porównać również z Legią, czy tutaj ze swoją przygodą w Rosji, żeby osiągnąć coś więcej. Coś więcej mówię tutaj o zdobyciu miejsca na podium. Atmosfera jest dość dobra. Mówię, w szatni jest wesoło. Chłopaki dają radę, że tak powiem, więc tu nie ma co narzekać, ale mówię, wszystko to, co się dzieje w szatni, to musi się też przekładać to wszystko na boisko. Jeżeli atmosfera jest dobra, no to wyniki też powinny być niezłe. Na razie są, szansa jest na podium, więc będziemy o nie walczyć. Jakbyś porównał ten skład obecny Pasów z Legią, z którą zdobywałeś Mistrzostwo Polski, porównując siłę tych dwóch zespołów, jakby się do tego odniósł? Oj, ciężko. Na pewno wtedy w Legii była też mieszanka młodzieży. Dość sporo też chłopaków chodziło. Między innymi Dominik Furman, który też był, Daniel Łukasik, Ariel Borysiuk, z przodu Daniel Luboja, Miro Radowicz wtedy w bardzo dobrej formie przy Lubo odżył. No i też solidne tyły. Michał Żewłakow, Artur Jędrzejczyk. Więc, no mówię, ta drużyna była, Iwica Wdojak, oczywiście kapitan w tamtym czasie Legii, więc tam drużyna była dość mocna i no i prezentowaliśmy się chyba wtedy dobrze. Przede wszystkim ja wspominam ten rok może wcześniejszy za trenera Skorży, gdzie no każdy mecz praktycznie staraliśmy się dominować i prowadzić swoją grę wtedy jako Legia. No
Na szczęście zabrakło nam tam trochę punktów. To było też, myślę, związane z grą w europejskich pucharach, które gdzieś tam przedłużyły się już do wiosny bodajże, tak? Wtedy z Sportingiem odpadliśmy. Może to też miało wpływ, ale no mówię, gdzieś tam nam wtedy zabrakło, ale jako drużyna wtedy graliśmy bardzo dobrze, byliśmy mocni. Pociągając trochę to, co jeszcze o co Rafał pytał z tymi gierkami. Powiedzmy, że masz wybór do tej gierki na MAN2, zostaje ci do wyboru dwóch zawodników. Rafa Lopez, Daniel Liboja, wybierasz? A, no powiedzmy... Pytam specjalnie, bo właśnie dzisiaj oglądałem powiedzmy, że wywiad w Kanal Plusie, o którym mówiłeś, że najlepszy piłkarz, z którym grałeś, to był Daniel Liboja, więc dlatego byłapię się tak podobał specjalnie. No tak, tak, tak. Żeby mieć szansę, no to wezmę Rafę, będziemy grać na jeden. Z Danielem się już nie spotkasz pewnie. No może ciężko, ale jednak jestem teraz tutaj w Krakowie, jest Rafa, więc jako partnera już bym Rafa. A tutaj Konrad zapytał o te stare czasy twoje przed wyjazdem do Rosji. To przyznam, że ja troszeczkę przygotowując się do tego, wiedząc, że będziesz naszym gościem, pomyślałem, że zapytam cię o Krakowie z tamtych czasów, bo ty wszedłeś do Ekstraklasy jako zawodnik Bełchatowa, bo to była twoja drużyna i wtedy miałeś okazję grać przeciwko Krakowi. Pytanie, czy ty w ogóle to pamiętasz? Czy pamiętasz Krakowie z tamtych czasów? Czy coś ci utkwiło w pamięci z meczów przeciwko Krakowi? Wydaje mi się, że pamiętam. Wtedy jeszcze stadion był chyba w budowie. Rozbieraliśmy się tam w barakach gdzieś obok z tego, co tak, pamiętam. Tak, to były te czasy. Tak. To pamiętam. Czyli to zapamiętałeś. Akurat w takiej sytuacji wtedy Krakowie stadion był budowany. Więc, no mówię, te baraki, to wszystko to mi utkwiło w pamięci. A coś z boiska? Z boiska, nie pamiętam czy wyników, ale... 1-1 albo 2-1. Wiem, że raz chyba przegrałem tutaj, ale teraz dokładnie czyli nie mogę sobie tego Janusz, przypomnieć. Absolutnie masz prawo tego nie pamiętać. Boiska, nie, no... akurat wtedy Krakowia piłkarska no, nie była drużą do zapamiętania. Tak, jeśli nie było się jej kibicem, to... Nawet jako Bełchatów laliście pasy, bądźmy ale szczerze. Właśnie chciałem się zapytać o jedną rzecz, bo wtedy z Bełchatowem zagrałeś przeciwko Krakowi 4 mecze, ale w tym, który kibice Krakowi, był taki jeden mecz z Bełchatowem, pamiętają szczególnie, nie zagrałeś. Wtedy zagrał Bocian. I prawdę mówiąc, nie byłem w stanie sprawdzić, czy ty byłeś wtedy na ławce, czy byłeś kontuzjowany. To był mecz jesienią 2010 roku, kiedy do 86 minuty Bełchatów prowadził 2-0 tutaj w Krakowie już na nowym stadionie i przegrał 3-2. Czy ty byłeś na tym meczu, czy tam miałeś jakiś uraz? Nie. Wiosną poszedłeś już do Legii. Tak, ja chyba miałem jakiś uraz, albo za kartki pauzowałem. Nie, miałeś 3 kartki, sprawdziłem. Kartki. Tak, czyli to musiał być jakiś uraz. Czyli to tak. No najprawdopodobniej. Wtedy chyba oglądałem ten mecz w domu już, tam u siebie u rodziców w Świdnicy byłem, tak mi się wydaje, że... Tak. I niedowiary. To był taki mecz z gatunku niedowiary. No tak. No siedzę przed telewizorem, poszedł na chłopaków wtedy z Bełchatowa, no to było niedowiary. Krzywicki show. Faktycznie. Tak. I najprawdopodobniej jakiś mięśniowy uraz z tego co pamiętam. No właśnie, bo wtedy jeszcze grałeś wtedy z Mateuszem Cetnarskim, którego my później pamiętamy tutaj jako naszego Dawid zawodnika. Nowak, tak, Dawid Nowak, Nowak, dokładnie tak. A z Legią zagrałeś z kolei przeciwko Krakowi 2 mecze. W tym remis 0-0 w Warszawie. To taka była sytuacja. Myśmy tam, wtedy szorowaliśmy od dno, tak naprawdę, no, umówmy się. Ale widzę, że nie pamiętasz. Nie, przypominam sobie, bo to mówię... To ja się odgryzę. Ja też cię nie pamiętam z tamtych meczów. W tym sensie nie pamiętam. Natomiast teraz jesteś osobą, bo ty, Konrad, wspomniał, że cię nie wybierano do 11 kolejki. Po każdym meczu ci eksperci Kanał Plusa punktują piłkarzy i z tych średnich ocen nie trafiłeś. Ale kiedy spojrzeli na całą rundę, to jesteś wymieniany jednym tchem jako najlepszy pomocnik na tej pozycji. No, razem z Dominikiem, prawda, że jesteście we dwójkę. Czyli ze średnich ocen to nie wynika, ale jak ktoś spojrzał całościowo na to, co dawałeś, to jesteś uznawany za najlepszego zawodnika jesieni. To tak właściwie można powiedzieć, broniąc trochę ekspertów. Zdecydowanie tutaj trzeba się postawić. A porównywaliśmy sobie te czasy z przeszłości. Ty również pewnie patrzysz na różne statystyki swoje, czy to z Instata, czy z innych źródeł. Jak ty się personalnie czujesz w porównaniu na przykład do występów w Bełchatowie czy w Rosji? Czy odczuwasz coś takiego, że przeżywasz po prostu taką drugą młodość? To znaczy...
Mówię, po 5 latach w Rosji tam dość, no mówię, poziom jest dość wysoki, no 6. liga w Europie, więc w Amkarze byłem też postacią taką, która no jakby odpowiadała w dużej mierze za to, jak ta drużyna wygląda, jak gra i jak później wyglądamy w tabeli. Nie z każdym rokiem to się udawało, ale no mówię, 2 razy broniliśmy się tam gdzieś przed spadkiem, raz w baraże, drugi raz, no tam ledwo wyszliśmy z dużo cięższej jakby sytuacji, bo po rundzie jesiennej mieliśmy chyba 10 punktów i zostało nam tylko 8 kolejek. Zmiana trenera i później mieliśmy chyba na 10 kolejek 8 zwycięstw, 1 remis i 1 przegraną, więc udało nam się jeszcze uratować przed barażami. Więc tam nabrałem, mówię, też tej jakości, myślę, że urosłem i no mówię, ta później Polska Liga już wracając, gdzieś tam jakby nie była dla mnie jakąś tam dużą przeszkodą, że tak powiem. Dlatego stąd też ta moja gra tak wygląda. No. Czyli ta Liga Rosyjska, można powiedzieć, rozwinęła cię, tak to czujesz? Ja myślę, że tak, to na pewno. Mówię, 5 lat też praktycznie ciągłej rywalizacji, bo jeżeli była zniżka formy, zaraz był ktoś ściągany, więc trzeba było sobie jakoś radzić. No mówię, miałem tylko pół roku takie słabsze za jednego trenera, tam Serba, z którym po rundzie jesiennej byliśmy na ostatnim miejscu w grudniu. Ja tam za niego grałem dość mało. Dopiero później przy zmianie trenera, mówię, skoczyłem znowu do składu i razem z kolegami gdzieś tam udało nam się wyciągnąć wtedy ten Amkar z dużego dołu. A motorycznie? Jak to odczuwasz, na przykład w tej sytuacji, gdy graliśmy jeszcze w pucharach, te mecze były z dużą większą częstotliwością? Nie, no było wszystko okej, mówię, to był jeszcze jakby okres przygotowawczy, bo byliśmy świeżo po obozie, więc to był też okres startowy, no. Myślę, że te 2 mecze, bo tylko 2 mecze niestety nam trochę pomogły wejść w ligę, choć no, początek też był chyba tam przegrana z LKS-em i remis z kimś tam, więc myślę, że to nam pomogło w dużej mierze, żeby gdzieś tam później odpalić. A to jak już jesteśmy w tej Rosji, to właśnie dość no, niespodziewanie dla siebie też, bo czytałem twój wywiad jeszcze, kiedy nie zdecydowało się, że zostaniesz zawodnikiem Krakowi, ale tuż przed startem sezonu, jak opowiadałeś o tym, no, że w sumie dość nagle, niespodziewanie, ta historia z Rosją się skończyła. Ale ten wywiad nie opowiada tej historii, co się działo między tym 1. a 8. kolejką. Jak to się stało, że trafiłeś do pasów? To był telefon do ciebie, kto zadzwonił, jeśli możemy powiedzieć? To znaczy, no mówię, miałem rozmowy, tak jak wcześniej też był temat z trenerem Maciejem Stolarczykiem, też do mnie dzwonił parę razy. Ja jeszcze wtedy czekałem, no mówię, na jakieś oferty z Rosji, później odezwał się też trener Probierz. No i też mówię, też te jakieś pierwsze nasze rozmowy jakby nie zaowocowały tym, że zdecydowałem się od razu na Krakowie. Dopiero mówię, bo miałem jeszcze w zanadrzu gdzieś tam jakąś ofertę z Rosji, na którą czekałem, bo chciałem jeszcze, mówię, zostać w Rosji przynajmniej rok. No ze względu na poziom ligi, bo to mnie najbardziej interesowało. Chciałem się tam utrzymać jak najdłużej. No niestety się nie udało, bo oferty później gdzieś tam jedna, druga się skończyła i była jeszcze jedna, ale to już mówię, to już później profesor Filip, jak sam gdzieś tam się ze mną skontaktował, porozmawialiśmy, daliśmy sobie dzień do przemyśleń i no i mówię, później po tym dniu gdzieś tam zdecydowałem się przyjechać tutaj do Krakowa. Czyli to rozmowa z profesorem tak naprawdę była tym takim głównym faktorem, no, tym czynnikiem. Tak, to już też był gdzieś tam koniec jakby okienka, czy może nie koniec okienka, bo dla mnie jako wolnego zawodnika to mógłbym jeszcze czekać, ale już sobie dałem też jakiś tam termin, którego nie chcę przekraczać i no, rozmowa gdzieś tam profesora mnie przekonała do tego i też mówię, trener, wiedziałem, że trener Probierz też gdzieś tam bardzo o mnie zabiegał, bo kontaktował się ze mną kilkakrotnie wcześniej, więc no też stąd ta moja decyzja wtedy, mówię, daliśmy sobie czas na przespanie się z tym i Janusz, decyzja była to pozytywna. Ja cię zapytam jeszcze o jedną rzecz, to jest taki wątek trochę poboczny, ale no bo mówisz cały czas o takiej jakby suwerennej decyzji, a
jaką rolę w tym, jak piłkarsko twoje decyzje przebiegały? Ma to, że no, jesteś w związku, jest córa. Były jakieś kwestie, że wracamy do Polski? Nie wiem, czy małżonka jest w Warszawie? Jak to było, jak byłeś w Rosji? Ogólnie żyjemy w Warszawie, tak? Ale żona ucieszyła się bardziej z tego, że do powrotu do Polski, niż miałbym tam jeszcze siedzieć rok czasu. Skończyło się dobrze, myślę. Ja też z perspektywy czasu cieszę się, że taką decyzję podjąłem. Mówię, rodzina na miejscu, córka rośnie, wszystko to obserwuję, widzę, jak się rozwija, więc decyzja jak najbardziej słuszna. No dobrze, ale Krakowie, wszystko fajnie, ale tak patrzysz, które to miejsce w tabeli. Nie wiem, czy na co dzień, jak byłeś w Rosji, śledziłeś polską ligę, czy w ogóle oglądałeś mecze? Zdarzały się tylko mecze tam, gdzie mówię, gdzieś miałem jeszcze kolegów, znajomych, starałem się nieraz obejrzeć, ale najczęściej wybieram Premier Ligę, czy hiszpańską Primera División. Jednak. Okej, to już wiem, że profesor ważny, że żona się ucieszyła, ale to może niekoniecznie decydowała. No dobra, to z jakimi oczekiwaniami się tu pojawiałeś? No bo właściwie, nie wiem, dwa dni po byciu w Krakowi zagrałeś z Legią przecież. To od razu było właściwie. Tak zupełnie z marszu. No dwa dni, pięć dni chyba było. Pięć, bo to było, myślę, że to był cały ten cykl treningowy. Ty się przygotowywałeś wtedy z Legią? Tak, z drugą dużą Legii gdzieś tam miałem możliwość trenowania, za to też chciałbym podziękować jeszcze raz, bo mówię, gdzieś pomogło mi to też później wejść tutaj do drużyny i łatwiej przejść ten okres, który gdzieś tam potrzebowałem, żeby wrócić do formy. Więc tak, gdzieś pięć dni trener od razu na mnie postawił. Mecz może nie był jakiś tam super, ale nie był najgorszy, jak po takiej przerwie trzymiesięcznej, więc... Janusz, od tego czasu zagrałeś w Krakowi od deski do deski wszystko, co mogłeś, poza dwoma pauzami za kartkę i raz byłeś zciągnięty w derbach w 55 minucie. Tak. I to jest wszystko, tak? To zagrasz po prostu od deski do deski wszystko. No to dobrze, że cieszę się, że zdrowie też mi na to pozwala. No i mówię, to jest jakiś bodziec do dalszej pracy, bo mówię, Krakowie jest teraz w dobrym miejscu. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepszym na koniec sezonu. Kilka tygodni po twoim przybyciu tutaj do Krakowa i zakontraktowaniu cię jako zawodnika pasów, dostałeś również opaskę kapitańską od trenera Probierza. Jak ty to wtedy przyjąłeś? No tak. No na początku gdzieś tam trochę się zdziwiłem, bo jakby nie chciałem, nie miałem na myśli, że takie, nie myślałem w ogóle o tym, że takie coś się może wydarzyć. Ale to już była decyzja trenera, więc ja tą opaskę przyjąłem, z Michałem Helikiem też rozmawiałem w tamtym momencie, więc wszystko jakby, mówię, przeszło łagodnie, bez żadnych tam spięć w drużynie i do tej pory tą rolę pełnię. Janusz, a jak ty widzisz w ogóle rolę kapitana w drużynie? Bo jak byłeś w Bełchatowie, to chyba był Janusz Dziedzic kapitanem, tak? Czy... Rządy chyba Janusz Dziedzic, Darek Pietrasiak, no właśnie, co robi kapitan z swojego punktu widzenia i czy za każdym razem jest to coś innego, czy... Właśnie, o to chciałem pociągnąć swoją drogą za chwilę, ale jak już, Rafał, to zacząłeś, to bym się teraz wtrącił, bo też w jednym z wywiadów mówiłeś o tym właśnie, że często czy to Edward, czy Dariusz Pietrasiak potrafili w szatni cię dobrze zrugać po pierwszym momencie. I zastanawia mnie, nie czekali jak teraz nie po... Nie było czasu na to. po tych x latach, jak jesteś trochę w ich sytuacji, bo nieraz, jak byłem na treningach, widziałem na przykład, jak jedną taką sytuację mi zapadła szczególnie w pamięć, jak pojawił się na treningu Mateusz z młody Bazylijczyk i tam tak witają cię, była taka trochę śmieszna sytuacja, bo tak go powołałeś na ziemię, trochę było śmiechu. I też chciałem zahaczyć o Sylwestra Lusycza, bo chyba się wszyscy zgodzimy, że on przy tobie bardzo rośnie piłkarsko. Jeśli porównamy jego pierwszy mecz na samym początku i to, jak już grał teraz pod koniec rundy, no to są jakby dwie różne osoby. Więc stąd moje pytanie. Jak ty się widzisz w roli mentora, patrząc na doświadczenie, jakie miałeś, będąc jako osoba, która od tych mentorów czasami dostawała trochę po głowie? No nie trochę. Ale nie, jakby to było na plus. Od Darka i od Edzia na pewno. A tu mówię, no Lucyk tutaj ma duże pole do popisu, dostaje szansę naprawdę bardzo dużą do tego, żeby grać, i ten rozwój jego idzie
no, przebiega dobrze, myślę, bo też dostaje więcej minut, praktycznie gra każdy mecz, więc może się rozwijać tylko przez grę. I na razie mu to wychodzi bardzo dobrze. No ja ze swojej strony mówię, gdzieś tam staram mu się pomagać, jeżeli będzie trzeba mu coś tam ostrzej powiedzieć, no to też mu zwrócę uwagę, ale na razie gdzieś tam wykonuje wszystkie te swoje zadania dobrze, więc nie ma sensu tego robić, myślę. Nowe kontrakty, czyli kontrakty, które podpisaliśmy, klub podpisał z zawodnikami. Ty nie masz menadżera, więc negocjowałeś sam tutaj z wiceprezesem Tabiszem. Tak patrząc na Twittera i na to, na aktywność twojej żony, zastanawiam się, czy właśnie ona nie byłaby takim dobrym menadżerem dla ciebie. Pewnie byłaby dobrym. Myślę, że tak, jak najbardziej, ale rozmowy gdzieś tam były przeprowadzone przeze mnie, żeby nie było, więc... Ale myślę, że sobie poradziłaby w tym fachu i to dość nieźle. Często dyskutujecie na temat tutaj twoich występów? No, niekiedy tak, ale gdzieś tam raczej wolałbym... No, raczej staram się po meczach gdzieś tam przyjść do domu i gdzieś tam te mecze zamykać już w głowie, żeby odpocząć przede wszystkim mentalnie. Zdarzają się oczywiście jakieś tam rozmowy między nami, ale to mówię, sporadycznie i mówię, bardziej wolę się wyciszyć po meczu i zrelaksować. Janusz, my się spotykamy kilkanaście dni po twoich 34 urodzinach. Ja znalazłem taką informację, że te rozbieżności, jeśli są negocjacje, to znaczy się, że jest coś do ustalenia, prawda? Że ta rozbieżność sprowadzała się do tego, potwierdzisz albo zaprzeczysz, że Cracovia chciała krótszy kontrakt zaproponować. Tak. Taką miała opcję dla mnie na początku. Więc no, ja jakby z jednej strony się Cracovii nie dziwiłem, tak? Więc ale byłem w tym momencie takim, że mogłem te warunki też sobie trochę podyktować, więc bardziej zależało mi na umowie dłuższej niż rok. A powiedz, czy ty myślisz o tym, że mając 36 lat, to jest najprawdopodobniej twój ostatni kontrakt piłkarski, czy w ogóle nie masz jeszcze takiej rzeczy w głowie? Na razie nie chcę o tym myśleć. Nie wiem, jest szansa, że tak, ale zobaczymy, jak się będę czuł fizycznie i psychicznie, bo psychika też tutaj dużą rolę gra, bo już jeżeli zobaczę, że już się będę męczył, to też nie będzie sensu dalej tego przeciągać. Znaczy, a propos męczenia, jeśli ja tak mogę coś powiedzieć, to ja mam wrażenie, że ty się raczej bawisz na boisku, bo w środku pola zawodnik może zostać zaatakowany z każdego kierunku. Ja tak czasami mam wrażenie, że ty czasami czekasz na tego przeciwnika. Niech on podejdzie bliżej, żeby w takim lekkim kontakcie zrobić coś, no, co powoduje aplauz na widowni. Jest tak trochę na boisku, że szukasz takiego... Nie, może specjalnie kontaktu nie szukam, bo to zawsze jest większe ryzyko gdzieś tam utraty piłki, ale może z tego względu, że no, przeciwnicy teraz starają się szybciej do mnie doskoczyć i gdzieś tą mi piłkę zabrać, więc mam coraz mniej czasu na reakcję, ale no, dzięki temu też, mówię, umysł działa tak, żeby gdzieś tam się przed tymi atakami bronić i nieraz wychodzą fajne rzeczy z tego. Wspomniałem o kontraktach. Aleks Tyjatiew, Michał Peskowicz i Kornel Rapa to są, oprócz oczywiście Janusza Gola, to są zawodnicy, którzy również podpisywali nowe kontrakty. Jak z waszej perspektywy to wygląda? Czy to były te ruchy, na które kibice Krakowi czekali? Również no, chodzi mi o ich długość. Czterech tak naprawdę podstawowych zawodników z naszego zespołu, więc to były ruchy, na które z tego, co widzę na przykład po rozmowach z kibicami, na które oni liczyli. I to dobrze, że taki ruch udało się wykonać jeszcze przed okienkiem transferowym, bo jakby ucina się wszystkiemu źle dyskusje i ewentualnie jakieś niepotrzebne ryzyko. I super, że to robi się to z takim dużym wyprzedzeniem czasowym, zachowując ciągłość tej kadry i też pokazując, że jest stabilizacja i jest to pomysł przyszłościowy całego zespołu. A propos oczekiwań transferów, czyli takie pozycje, które wymagają wzmocnień, o to, żebyśmy się byli jeszcze o wyższe cele niż obecnie. Tak, ja do dziś pamiętam tutaj moją pierwszą wizytę w podcaście, jak apelowałem o
transfery, między innymi, nie wiem, czy pamiętacie, wynikła ciekawa historia, bo tam miałem takie spięcie z trenerem Probierzem na temat tego, że stwierdziłem, ale jeżeli by się pojawił zawodnik na pozycję Janusza i byłby od niego lepszy, to dlaczego mielibyśmy go nie wziąć? I wtedy dostałem po prostu no, totalną kocówę, tak. Totalną kocówę od trenera. Jak to Janusza Gola chcesz zmieniać? Ja mówię, nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli mamy dwóch dobrych zawodników, no to na pewno by się udało znaleźć pomysł na to, żeby oni grali razem, prawda? Ale no, tak jakby tak stanęło na tym, ja się tak muszę z tego wytłumaczyć, ponieważ ja sobie też bardzo cenię to, co Janusz daje drużynie, ale po prostu no, sami wiemy, jak trafił Hanka do nas, prawda? Umówmy się, no to była okazja. Gość popadł w konflikt z kibicami i dostał od zarządu klubu zielone światło, żeby odszedł za pieniądze, które nie są nawet 10% jego wartości rynkowej. No i trafiliśmy naprawdę super zawodnika. No i gdyby się przytrafiła taka okazja... Dobra, teraz Dominik Furman, podobno mu się kontrakt kończy, prawda? No i co? No i mamy Dominika Furmana i Janusza Gola. Ja powiem tak, chciałbym być trenerem, który ma taki problem. A szczególnie, że Dominik Furman był już blisko Krakowi, jeszcze za Jacka Zielińskiego przed tym sezonem pucharowym. Tak, tak. Płock wtedy triumfował, że podkosili nam Furmana, Rece. I jeszcze chyba jednego zawodnika. Tacy byli zadowoleni, ale skończyli za nami. Czy rozumiem, że Dominik Furman to jest ten zawodnik, który chciałby, żeby zasilił nasze szeregi? Przewrotnie powiem tak. Ostatni mecz, 15 rzutów rożnych, chyba jeszcze z 12 dośrodkowań. No zepsuł może że 3 albo 4 i jestem pewien, że gdyby to on dogrywał piłkę do naszych zawodników, to my byśmy ten mecz wygrali. Notabene fantastycznie. Dytiatiew by strzelił gola, Helik by strzelił gola. Myślę, że no wszyscy by strzelili gola z tego, co on wrzucał. No kapitalne piłki. To, że się obroniliśmy przeciwko takim świetnie granym stałym fragmentom gry, mało kto to docenia. Myślę, że Janusz jako piłkarz potrafi to docenić, jak świetnie Dominik rzuca te piłki, naprawdę. Tak, tak. Dominik już w Legii miał bardzo dobre stałe fragmenty gry i z tego, co pamiętam, skrupulatnie gdzieś tam je ćwiczył. Zostało po treningach. Myślę, że robi to do dnia dzisiejszego, stąd jakość tych podań jest taka, a nie inna i przede wszystkim duża częstotliwość tych zagrań jest na wysokim poziomie. No i dzięki temu też Wisła Płock jest też u góry tabeli, bo dużo bramy strzeli ze stałych fragmentów gry, z czym otwierali sobie wyniki meczów. Tak, jeszcze trzymając temat Wisły Płock, zastanawiało mnie, jak ty jako zawodnik, który generalnie lubi być bardzo pod grą, w takich meczach się czujesz? Takich, jak ja Rafał wspomniał, tam stałych fragmentów gry było... Jeśli dobrze liczyłem, ponad 30. Piłka to latała... Z czego jeden nasz rzut rożny. Tak, piłka latała w powietrzu jak w dobrym meczu NFL. I zastanawiam się, czy tego typu becze ciebie jako piłkarza trochę nie męczą? W sensie, chodzi mi o to, czy to, bo to domyślam, że to nie jest raczej twój typ gry. Czy nie miałeś takiego momentu? Ten mecz generalnie mnie strasznie zmęczył. Od razu po wyjściu z szatni już chciałem go zapomnieć, bo mecz ogólnie chyba nie był... Porywającym widowiskiem. Miłym dla oka. A ja tym bardziej jako zawodnik, gdzie piłka lata u góry tylko, to mówię, mecz do zapomnienia i tyle. I od razu starałem się zapomnieć o tym, tam po pół godzinie chyba już nie pamiętałem, że taki mecz się odbył. Ja tylko jeszcze dodam a propos tego meczu, że fajnie by było, jakby się okazało, że mecze, z których jesteśmy niezadowoleni, kończą się zdobyczą punktową dla nas. To jest ważne, bo jest taki mecz w Płocku poprzedni, nie wiem czy pamiętacie, który świetnie pamiętamy właśnie dlatego, że przegraliśmy go grając 11-9, prawda? No, więc wolę tamten zapomnieć niż ten. No tak, nie, na pewno ten punkt, który zrobiliśmy, na pewno jest ważny. Będzie ważny, tak mi się wydaje, w końcowym rozrachunku. Bo w Płocku jest trudny teren, więc tym bardziej mówię, że udało nam się obronić przed tymi stałymi fragmentami, które były bardzo groźne. No szkoda tylko, że nie trafiliśmy. Gdzieś tam jakieś sytuacje były, ale mówię, ten punkt też musimy uszanować. A ja jeszcze o jedną rzecz zapytam, Janusz, jeśli mogę. Jak tobie się gra? Po powrocie właściwie, no, powiedzmy, że byłeś nowym zawodnikiem w lidze, a teraz ja mam wrażenie, że drużyny już wiedzą, jak ogromnie wpływasz na grę Krakowi i czasami jest tak, że ewidentnie widać, że no środek pola jest nastawiony na to, żeby ciebie wyłączyć. Czy ty widzisz różnicę? O, takie jest pierwsze pytanie. Tak, nie? Tak. Zdarzało się już kilkakrotnie, że
bardziej gra była jakby przeciwnika ustawiona pode mnie, żeby mnie jak najczęściej odłączać. No, było to faktycznie, więc ja muszę sobie teraz na boisku też jakoś radzić inaczej. Muszę gdzieś tam, jakby to powiedzieć, oszukiwać trochę, bo pojawiać się w tych strefach, których oni nie będą gdzieś tam oczekiwać ode mnie i stwarzać sobie więcej miejsca do przyjęcia piłki i do grania przede wszystkim, bo tak jak mówię, no, były momenty, że mecze, że no, zawodnicy po prostu biegali za mną. Tak, więc musiałem uciekać na boisku, gdzieś ich gubić i starać się wziąć tą piłkę i gdzieś tam spróbować się rozegrać, ale tak mówię, faktycznie gdzieś tam widać, że drużyny nastawiają się na to. Wracając do wątków transferów, czy w twoją stronę były jakieś zakusy klubów po to, żeby się właśnie po twoją osobę zgłosić? Nie, ja gdzieś żadnych sygnałów nie miałem. Mówię, tutaj Krakowie też dość szybko zareagowała, myślę, nie tylko ze mną, tak jak z resztą chłopaków. Ja myślę, że to dobrze dla nich też, dla zawodników, przede wszystkim zawodnicy czuli się wtedy bezpiecznie w klubie. Też myślę, że będzie wdzięczny za to, że klub postanowił dużo wcześniej przedłużyć z nim kontrakt niż jest to możliwe i będzie myślę pracował jeszcze lepiej, dawał z siebie więcej. A ty sam czujesz, że w takim wieku, jakim jesteś, masz jeszcze szansę zasmakować piłki na trochę wyższym poziomie? Z Krakowią. Tak, no już Krakowiem, oczywiście, ale pytam tak. Gwiazdka była Ligi Europy, więc czemu nie? No i gramy dalej, przed nami jeszcze długi sezon, trudny co prawda, ale miejmy nadzieję, że uda nam się skończyć też w tych miejscach pucharowych i znowu będziemy mogli się zmierzyć z drużynami z Europy. Taka wstawka, wielu kibiców tutaj stosuje taką nomenklaturę, że mamy teraz dwóch profesorów w klubie i to, co ciekawe, dwóch Januszy. Jeden profesor Janusz Filipiak i drugi profesor Janusz Golny na boisku. Daniel Górka pyta, kiedy pan profesor pojawi się na Twitterze? Żona przetarła już szlaki i chyba jej się tu podoba. I co ciekawe, nie wiem, czy widziałeś jej odpowiedź. Janusz to dinozaur, nie korzysta z social mediów. Instagram ma, ale nie postuje, został zmuszony do stworzenia profilu w celu poglądania moich poczynań. No tak, była taka sytuacja. No raczej na Twitterze się nie pojawiam, nie pojawię. Nie interesuje mnie to za bardzo, więc mówię, tak, Instagram został stworzony, jak byłem jeszcze... Żeby kontrolować żonę. Nie kontrolować, nie, żeby śledzić, co tam... żona z córką porabiają, jeżeli były już w Polsce wtedy, ja byłem za granicą, więc to było zrobione w tym kierunku. No mówię, te social media jakoś mnie tam nie jarają. Ja o te wątki towarzyskie zapytam, jak w ogóle się znalazłeś, w sensie jak odnalazłeś Kraków jako no, miejsce, no, powiedzmy, że jest dużo trenowania, dużo grania, dużo podróżowania na mecze, ale jednak trochę jest czasu na to, żeby pobyć, no nie wiem, wtedy rozumiem, że żona jednak Warszawa, czyli podróżujesz po prostu do swoich dziewczyn, czy one do ciebie przyjeżdżają? Dziewczyny są ze mną. Amelia chodzi tutaj do przedszkola, żona Super. Ma tylko swoją pracę, więc nieraz jeździ na 2-3 dni do Warszawy i wraca, więc to no, wygląda tak na razie. No a jak Kraków i otoczenie Krakowa odnajdujesz jako takie miejsce do spędzania czasu z rodziną? Tak. Mówię, jest sporo miejsc. Jeżeli mówię, mamy chwilę czasu i nie pojedziemy do Warszawy, no to gdzieś tam staramy się też tutaj spędzać czas, czy w okolicach. Więc mówię, mi to odpowiada wszystko. Myślę, że o niej i córce też. Bo były też takie filmiki, się pojawiały różne, jak tam z Oleksem samochodem jeździliście, śpiewaliście różne rzeczy. No, a propos, zdaje się, że za tą atmosferę w szatni to ty jesteś w dużym stopniu odpowiedzialny, bo chłopaki często wskazują ciebie jako tego kierownika zamieszania. To znaczy, no, ja jakby to zamieszanie kontroluję. Dozuję może, tak powiem, pół żartem, pół serio. No też w pewnym sensie, ale mówię, tutaj większą rolę ma młodzież i nowi zawodnicy też. Rafa przede wszystkim daje dużo popisów w szatni. Lubi pożartować, więc to też myślę pozytywnie wpływa na całą drużynę.
Tak się zastanawiam, bardzo w samych superlatywach opisujesz Kraków tutaj, to miejsce. Jak zaopatrujesz się na przyszłość? W jednym z wywiadów też zauważyłem, że za 15 lat widzisz siebie w roli trenera. I teraz moje pytanie, czy kontakt z naszym zarządem układa ci się na tyle dobrze, że mógłbyś tutaj w przyszłości w naszym klubie pracować również jako jakiś trener grup młodzieżowych na przykład? Mówię, na razie nie wiem. No myślę, że zostawiam po sobie dobre wrażenie. Jeszcze 2,5 roku kontraktu, więc jeszcze razem pobędziemy. Myślę, że tam mostów za sobą nie będę palił, ale no zobaczymy. Mówię, na razie chcę się skupić na graniu. Jeszcze tam trenerka może kiedyś, nie wiem kogo będę trenował, ale... No dobra, a jak przyglądasz się tak wstecz na swoich trenerów, to wiadomo, że najlepszym jest Michał Probierz, ja wiem oczywiście. A ten drugi to Czerczesow, czy jakbyś tak miał... Czy Janas? Nie, raczej bym nie chciał porównać trenerów, który był najlepszy, który był najgorszy, bo to nie o to chodzi, ale mówię, od każdego, z którym miałem możliwość współpracy, gdzieś tam starałem się wyciągać najlepsze rzeczy, więc które mi się może później przydadzą. To jeszcze. Mamy jeszcze kilka pytań od naszych widzów. Sechtan pyta, jaki był twój najbardziej wymagający trener w karierze i dlaczego Michał Probierz? To już mój dodatek. Najbardziej wymagający, no chyba z perspektywy czasu to mógłbym chyba powiedzieć, no myślę, że... Rosja. Że tak, Stanisław Czerczesow jednak, to było to, więc no myślę, że on. Paweł Dol z kolei pyta o to, to jest w sumie dosyć ciekawe pytanie, czy jest coś, w co inwestujesz pieniądze, patrząc troszeczkę przyszłościowo? No tak, gdzieś tam inwestycje są, mówię, w nieruchomości. Bardziej to unikam jakichś tego typu funduszy różnych, czy tam jakichś, czy akcji, to już w ogóle nawet o tym nie myślę, bo to szkoda. Mówię, jakaś nieruchomość, ziemia ewentualnie, żeby później może coś z tego było jeszcze. Rozmawialiśmy o Krakowie. Manik z kolei pyta, jakie jest twoje ulubione miejsce w Krakowie poza stadionem? Kazimierz. Lubię gdzieś tam chodzić na Kazimierz, więc bardzo mi się podoba i też staram się tam dość często bywać. Jeszcze Wieliska 101. A tak przy okazji, jak mam czas. Tam się często bywa. Tu jest ciekawe jeszcze od Tomasza Nowaka. Kiedy widziałeś najbardziej znerwowanego Michała Probierza, odkąd jesteś w klubie? Na początku chyba, jak przychodziłem do klubu, no widać było po trenerze to napięcie, na którym drużyna jest w miejscu i to chyba były te pierwsze dni, no pierwsze 2 tygodnie może. Dopiero po 2-3 tygodniach zaczęliśmy gdzieś tam wygrywać i iść do góry w tabeli, więc to był ten pierwszy okres. I ode mnie jeszcze, bo w kanale by się wspomniałeś, że siedzisz troszeczkę w hip-hopie, jakichś trzech ulubionych wykonawców? To znaczy, mówię, najbardziej, którego cenię gdzieś tam z polskich hip-hopowców, to jest OSTR. No, o piłce byście trochę pogadali, moglibyście teraz razem mecz skomentować. No tak, słyszałem, więc fajnie, będę musiał oglądać, posłuchać z jego komentarzem. To może przejdźmy do Centralnej Ligi Juniorów i do znakomitych wyników naszych młodych zawodników w U17. Tych młodszych właśnie. Tak, tych młodszych. Mówię teraz właśnie o U17, U18 troszeczkę później. Pierwsze miejsce, 35 punktów, 13 zwycięstw, 2 remisy, 0 porażek, dobrze mówię. Pięknie to się prezentuje. Kamil, wiem, że siedzisz w temacie, więc oddaję ci głos. Powiem wam tak, na żywo widziałem meczów chłopaków, nie widziałem wszystkich, widziałem kilka domów, miałem okazję być, ale bardziej chodzi o to, że miałem okazję rozmawiać dosłownie wczoraj z Andrzejem Paszkiewiczem, trenerem tego zespołu, i powiem wam, kompletnie jakby nie zaskakuje mnie ten wynik. Jestem naprawdę niezwykle zadowolony, że człowiek z takim podejściem do piłki, z taką wizją pracuje w klubie i jest przy młodych zawodnikach. I też będą, tak jak wspomniałeś o wynikach gorszych starszych juniorów, to właśnie trochę też drużyna Paszkiewicza będzie, może nie że ofiarą, ale
swoich dobrych wyników, ale w kwestii tego, że żeby poprawić wyniki juniorów starszych, kilku zawodników już jest wiadomo, że przejdą kategorię wyżej. Konkretnie w rozmowie z trenerem dowiedziałem się, że będzie to Bociek, Gut i Kapek. Już będą na ostatnim meczu juniorów starszych. Zobaczymy, jak to też wyjdzie dokładnie, czy oni... Czyli będą ratować tą... Tak, tą czy oni... Czy oni naprawdę będą w stanie też pomóc im w podniesieniu tych wyników i też jak potem, i też to będzie zdanie Daltona Paszkiewicza, ułożyć tą drużynę na nowo na wiosnę, bez trzech bardzo, bardzo ważnych zawodników. Ale trzymam kciuki, kibicuję i wierzę, że mu się to uda, jestem wręcz przekonany, bo naprawdę człowiek z pasją, z dobrym pomysłem i z wizją futbolu bardzo fajną. Janusz, bo ty nie grałeś w wieku 16-17 lat na poziomie centralnym. Jak ty postrzegasz teraz tą piłkę młodzieżową, jak patrzysz na to, czy to jest dobre rozwiązanie? Nie, ja pamiętam, grałem, była w centralnej lidze juniorów. Aha. Tak, była tutaj tam z drużyną Polonia Świdnica, wtedy mieliśmy dość fajną drużynę, z tej drużyny był też Arek Piech, Fabian Pawela, którzy gdzieś tam później grali na poziomie ekstraklasy. No, generalnie nie wiem jak poziom wygląda do końca, bo na mecze nie chodzę. No ciężko, bo oni grają tak, przecież też w weekendy. Tak, tak i czas, no później już czas z rodziną gdzieś tam staram się spędzać, więc mówię, na ten temat za wiele gdzieś tam powiedzieć nie mogę. Rozmawialiśmy o tym ciężkim spotkaniu w Płocku. Ciężkie spotkanie również było w Bytowie, gdzie rozgrywaliśmy mecz 1.32 finału Pucharu Polski. Następny rywal Raków Częstochowa. Rafał, ja wiem, że ty jesteś zawsze poprawnym optymistą. Niepoprawny, tak. Czy widzisz, upatrujesz szansę na podwójną koronę? Takie pytanie prosto z mostu. No cóż można powiedzieć poza takimi mądrościami, które już 1000 razy padły, że wynik, każdy mecz zaczyna się od wyniku 0-0 i tak dalej. Znaczy na pewno pewnym kłopotem w pucharze jest to, że tak naprawdę mamy jeden mecz. I naprawdę trzeba bardzo uważać z oceną naszego rywala, no bo tak wydaje się, że łatwo, ale Janusz pewnie wie, że nie było tak do końca łatwo wygrać z Rakowem w Bełchatowie. Oni na pewno są bardziej otrzaskani z ligą. To wcale nie musi być łatwy mecz, ale no, ja nie byłbym kibicem Krakowi, gdybym nie zakładał, że my możemy takiego rywala pokonać, prawda? Więc no, wygrywamy i gramy na wiosnę. Jak wśród zawodników, jakie podejście wśród zawodników panuje, jeżeli chodzi o właśnie te mecze pucharowe? No, myślę, że dobre, bo na pewno w meczu pucharowym część zawodników, którzy grają, mnie pewnie dostaną szansę od trenera. Później za 2,5 dnia chyba, tak? Gramy ligę też z Rakowem, więc ja myślę, że dobrze, bo ktoś będzie mógł się pokazać znowu, że jest w dobrej formie i może skoczyć do składu. A osobiście ja uważam, że Raków to jest mocną drużyną, fajnie grają w piłkę przede wszystkim i no też stałe fragmenty, tak? Mają groźne, więc dla mnie drużyna ciekawa i no, na pewno będzie ciężko z nimi. To co, może do tego Pucharu Kontynentalnego w końcu przejdziemy, czyli okay. To co kibiców Pasów ucieszyło w ostatnim czasie chyba najbardziej, fantastyczne emocje w hali przy Siedleckiego, awans do finału. Rafał, byłeś na miejscu 3 dni naprawdę dużych emocji. Jak to wszystko wyglądało? To najpierw może takie małe uporządkowanie, bo no nie wiem ilu kibiców hokeja, o co chodzi z tym Pucharem Kontynentalnym. Można, analogia piłkarska to jest coś w rodzaju Ligi Europy, jeśli chodzi o rozgrywki hokejowe. Jest Liga Mistrzów, gdzie gra mistrz. Przypomnę, w ubiegłym roku byliśmy wicemistrzem, dlatego gramy w Pucharze Kontynentalnym. No ale tam nie ma, poziom jest tak zróżnicowany w hokeju, że tam nie ma takich wieloetapowych grup, tylko z racji tego, że mamy no, słabą, ale jednak na tle innych lig wcale nie taką słabą ligę, Cracovia od razu grała w turnieju półfinałowym, który organizowała. 4 drużyny, każdy z każdym, 2 wchodzą dalej. Niby prosta sprawa, tylko że w historii polskiego hokeja dotąd 2-krotnie się zdarzyło, że do finału Pucharu Kontynentalnego awansował GKS Tychy po porażce z nami. Myśmy grali wtedy w Lidze Mistrzów, oni
w Pucharze Kontynentalnym. I oni awansowali i ostatnio GKS Katowice też awansował. Tak. I w tym finałowym turnieju oni dwukrotnie byli na trzecim miejscu. My teraz gramy w styczniu, zagramy turniej, który jeszcze nie wiadomo gdzie będzie, ale wróćmy do Krakowa. Słuchajcie, pamiętacie co mówiłem, że jeszcze nigdy nie byliśmy w tak dziwnym miejscu w tabeli od czasu, kiedy Rudolf Rochaczek jest trenerem. Notabene stuknęło 15 lat prowadzenia pierwszej drużyny hokeja. To jest nie tylko w skali polskiego hokeja ewenement. Chyba nie ma żadnych rozgrywek, gdzie trener 15 lat prowadzi drużynę w Polsce. No ale 7 mistrzostw, 2 srebrne, 3 brązowe, 3 puchary, 2 super puchary. No to chyba wiemy, dlaczego tak długo prowadzi. Tylko że teraz jesteśmy na 8 miejscu w lidze. No, przyjeżdża do nas mistrz Kazachstanu, mistrz Ukrainy i wicemistrz Białorusi. Czyli wszystkie siły na Puchar Kontynentalny. Po prostu to, co się stało, nie miało prawa się wydarzyć. Wygraliśmy z Kazachami po nieprawdopodobnym meczu. Przegraliśmy z Białorusinami i właściwie trzeba powiedzieć, że ten mecz po prostu ułożył się tak, jak powinny się wszystkie ułożyć. No i ostatni mecz się okazało, gramy o awans z Ukraińcami. Karne decydowały, naprawdę super emocje. Ja jestem oczywiście tradycyjnie zasmucony, że tak mało osób to widziało na własne oczy. Nie wiadomo, gdzie będzie turniej finałowy, o tym zadecyduje federacja. Być może my wystartujemy jako chętni do organizacji, to wtedy będzie szansa. To nie szansa. Jest losowanie, tylko na spośród drużyn, które zakwalifikowały się do fazy finałowej? Tak, tam jest drużyna Nottingham Panthers, czyli Wielka Brytania, są Duńczycy z Vojens. No to jest akurat fajna wycieczka, myślę, bo to na Półwyspie Jutlandzkim. No i jest oczywiście ten Nioman Grodno, z którym przegraliśmy. Więc do Grodna też można by wyskoczyć. No ale kto wie, może na Tauron Arenie. Czyli będziemy na hokeju? Znaczy na pewno będziemy. Słuchajcie, mam krążek, dostałem od trenera. Ja tak po pierwszym meczu, jak wygraliśmy, pomyślałem, no nie wiadomo, czy awansujemy, a tu jest napisane Continental Cup 2020. I może się okazać, że z rozgrywek 2020 odpadniemy w 2019. Ale na szczęście jest szansa. Trzymamy kciuki. Ja mam też nadzieję, że hokeiści dostaną kopa, bo teraz do 22 grudnia jest do rozegrania jeszcze 12 meczów. One zadecydują o tym, gdzie będziemy w tym playoffie, ale może będzie dobrze. Naprawdę było super. Janusz, ty jesteś ze sportowej rodziny, tak? Można powiedzieć siatkarskiej. Sam nie zostałeś siatkarzem. Byłeś na hali przy Siedleckiego? Nie, niestety nie miałem jeszcze przyjemności. Teraz też, mówię, weekend akurat pojechałem do Warszawy. Zabrałem córkę do Warszawy, żona była, więc niestety nie miałem przyjemności, no ale myślę, że przyjdę znaczy, jeszcze na hokeja, ale słuchajcie, wolałbym pograć. Na ostatnim meczu był Rubio i właśnie nasz Brazylijczyk Mateusz. Młody. Wcześniej widziałem Tomka Westenickiego. Chłopaki chodzą. Tak. No oni szczególnie Czesi, Słowacy, to oni akurat hokej dość dobrze czują i się pojawiają. To jest naprawdę fajna sprawa. Janusz, ja jeszcze może wrócę do takich meczy, które... No bo tak jak mówiłem, od momentu, kiedy zagrałeś pierwszy mecz z Legią, poza dwoma pauzami za kartki, grasz praktycznie wszystko. Jakbyś miał teraz tak spojrzeć na to, co zagrałeś w Krakowi, któryś mecz szczególnie pamiętasz? Derbowy. Nie podpowiadaj. No nieszczęście gdzieś tam z tych za bardzo nie ma co wspominać, bo nie ma bramek przede wszystkim, ale jeżeli chodzi o grę, to były fajne mecze. Z Legią na Łazienkowskiej, ten wygrany 2-0 na pewno. Derbowy, ten pierwszy przegrany 2-3. 3-2 na Wiśle, to też myślę z mojej strony mecz był bardzo dobry. No tam profesorską asystę dałeś. Niestety, tak. I ta asysta też wyszła fajna. No i ten ostatni derbowy też, no wiadomo, to już dla wszystkich, myślę tutaj fanów Krakowi, dla nas, dla działaczy to był duża uciecha, że te derby udało się wygrać jeszcze na Stadionie Wisły. Tak mówię, za bardzo nie ma, bo nie ma tych bramek, niestety czekam. No właśnie, wspomniałeś o tym, że nie ma bramek. Łukasz na Twitterze zadał takie pytanie, czy
wkurza cię tak jak twoją żonę, że w dalszym ciągu nie trafiłeś do siatki rywala i pisze tutaj na nawiasie, że nie interesują go odpowiedzi typu najważniejsze jest dobro drużyny i tak dalej. No tak, tak, gdzieś tam trochę zaczyna mi to ciążyć, no ale nie aż tak bardzo. Ja byłem wyznaczany do karny oddawałem. Wcześniej też Ayramowi, później był jeden moment, gdzie już też miałem strzelać, to Sergio Hanka z Lechią Gdańsk bodajże chciał bardzo, bardzo strzelić, też mu oddałem, więc no mówię, no myślę, mam nadzieję, że te bramki jakieś przyjdą, bo też fajnie było już w końcu trafić. Janusz, ale tak jak było pytanie o to, które mecze pamiętasz, to może troszkę ogólnie cię zapytam. Których nie pamiętam. Nie, zapytam cię o tym, czy ty tak naprawdę, no są różne typy piłkarzy, ale czy ty na przykład śledzisz rozgrywki, patrzysz, oglądasz inne mecze, czy tylko tak rzucisz okiem, bo potem i tak będzie odprawa, pokażą nam, jak grają przeciwnicy? Jak w ogóle jest twój stosunek do piłki nieraz poza graniem? Rzucę okiem, ale mówię, to jest rzadkość u mnie gdzieś tam. Polskiej ligi nie oglądam za bardzo. Gdzieś tam staram się jej nie oglądać, oglądam inne ligi, więc tego mówię, nie siedzę. Spojrzę na tabelę, tylko zobaczę, co się tam dzieje, ile tam punktów straty mamy do góry. Na razie tam patrzymy, więc no mówię, nie śledzę, wolę oglądać coś innego. No to, ale wspomniałeś, że jeśli już, to jakaś Premiership albo... Tak, no Premier League albo Premier Division, więc to lubię oglądać, ewentualnie, że wybieram między polską ligą a zagraniczną. To... No dobra, to Real czy Barcelona, no, jakbyś miał? Real. Real, tak? Jak najbardziej. Janusz, dziękujemy ci bardzo za występ w tym odcinku, piątym odcinku podcastu. Na zakończenie, żeby tradycji stało się zadość, bardzo prosimy cię o podpis, autograf. Rafał przekaże. Nasza pasiasta piłka wzbogaca się o jakże cenny na biały, podpis. Najlepiej na biały. Dziękujemy bardzo do kamery, żeby wszyscy widzieli. Naszym gościem specjalnym był Janusz Gol, natomiast eksperci w składzie Rafał Nowak, teraz pasy.pl. Dziękuję. I Kamil Jagodyński, tylko Ekstraklasa. Dzięki wielkie. Podcast został zarejestrowany we współpracy z Radiem Studenckim UJFM, w którego gmachu gościliśmy. Bardzo dziękujemy za tą gościnę. Podcast prowadził dla Państwa Konrad Kaczmarczyk. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia już wkrótce.